Lin to jedna z najpiękniejszych ryb w naszych wodach. Niestety coraz rzadsza i coraz trudniejsza do złowienia. Tak trudna ryba wymaga odpowiedniego przygotowania, odpowiedniego sprzętu, ale przede wszystkim odpowiedniej przynęty. Definicja dobrej przynęty jest jednak niezwykle złożona, a na jej skuteczność ma wpływ bardzo wiele czynników, o których powinniśmy pamiętać polując na lina. Pierwszym czynnikiem jest pora roku. Jadłospis lina zmienia się w ciągu roku i w dużej mierze zależy od temperatury. Zimą liny żerują bardzo słabo i nie słyszy się, żeby łowiono je spod lodu. Późną jesienią i wczesną wiosną liny praktycznie nie pobierają przynęt roślinnych. W tym okresie przynętą numer 1 jest pęczek ochotek, jak również bardzo mała dżdżownica lub dżdżownica pocięta na kilka kawałków. Kiedy woda jest zimna, przynętę zbroimy możliwie małym haczykiem, który praktycznie cały, za wyjątkiem ostrza z grotem, schowany jest w przynęcie. Kiedy woda jest zimna, możemy sobie pozwolić na małe haczyki i cienką żyłkę, bo nie ma roślinności, w którą mógłby się wplątać walczący lin. Wraz ze wzrostem temperatury wody w kwietniu i na początku maja, liny zwiększają swoją aktywność żerową i stają się bardziej łakome. Nadal niezbyt chętnie pobierają przynęty roślinne. Cały czas na topie listy jest pęczek ochotki, mała dżdżownica, jak również biały robak i kaster. W czerwcu temperatura wody jest już stosunkowo wysoka, a liny szykują się do tarła. W czasie tym ryby tego gatunku żerują bardzo intensywnie. Pobierają praktycznie wszystko, co pozwoli im osiągnąć lepszą kondycję podczas tarła. Tutaj do gry wchodzi kukurydza, ciasto, kulki proteinowe oraz cały czas zestaw wspomnianych wcześniej przynęt zwierzęcych. Lipiec, dwa tygodnie po tarle, to czas, kiedy liny biorą chyba najlepiej w ciągu całego sezonu. Najlepsze przynęty na tę porę roku to kukurydza, najlepiej jedno ziarno, średniej wielkości dendrobena oraz 2-3 kastery. Wszystkie te przynęty zbroimy w ten sposób, żeby haczyk był jak najbardziej ukryty. Poza przynętę wystaje tylko ostrze haczyka. Oczywiście w czasie tym dobrze wpisują się wszystkie przynęty zwierzęce, jak białe robaki czy ochotka. Obok nich na liście skutecznych linowych przynęt pojawiają się ich naturalne przysmaki, jak wodne ślimaki, pijawki czy larwy chruścików lub ważek. Okres ten trwa aż do końca września, połowy października. Później liny stopniowo tracą zainteresowanie przynętami roślinnymi i cykl roczny zamyka się. Oczywiście ten roczny cykl bardzo mocno zależy od rodzaju zbiornika, jak również temperatury i na różnych jeziorach, na różnych stawach może wyglądać nieco inaczej, te terminy mogą się delikatnie przesuwać. Obok cyklu rocznego na żerowanie linów i ich preferencje pokarmowe duży wpływ ma pogoda. Liny są bardzo wrażliwe na zmiany pogody. Każda gwałtowna zmiana temperatury czy ciśnienia powoduje, że liny zaczynają żerować bardzo słabo i stają się wybredne. Mówiąc w takich warunkach możemy zapomnieć o kukurydzy, cieście czy kulkach proteinowych lub pelecie. Ryby nie chcą ich pobierać. Najlepszym rozwiązaniem na taką sytuację są małe przynęty zwierzęce, jak kilka ochotek, pojedynczy kaster czy malutka dżdżownica. Zgoła odmienny wpływ na liny ma inny czynnik pogodowy, a mianowicie deszcz. Strumienie wody deszczowej płynące do zbiornika unoszą dżdżownice, które stają się pożywieniem ryb. Po intensywnych opadach zawsze i wszędzie najlepszą przynętą na lina będą czerwone robaki. Kolejny czynnik, który należy uwzględnić przy wyborze przynęty, to rodzaj dna. Liny to ryby, które uwielbiają moliste, zarośnięte zbiorniki. Dna takich akwenów są pokryte miękkim mułem oraz często porośnięte glonami i inną roślinnością wodną. W warunkach takich należy unikać ciężkich przynęt, które mogą utopić się w mule lub glonach. Odpada kukurydza, ciasto, pelet czy tonące kulki proteinowe. Na topie znajdują się jednak przynęty lekkie lub wręcz pływające. Doskonałym rozwiązaniem są naturalne pływające kastery. Dociążone haczykiem idealnie unoszą się nad roślinnością czy mułem. Można je połączyć również z innymi przynętami, aby zmniejszyć ich wagę lub połączyć z atrakcyjnymi przynętami dla lina, jak na przykład ochotka lub pinka.
Oczywiście można pomyśleć o pływających kulkach proteinowych, jednak te na łowiskach naturalnych wpisują się stosunkowo słabo. W przypadku dna twardego takich problemów nie mamy, więc do dyspozycji mamy cały arsenał przynęt zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych. Akweny, które zamieszkają liny, są zazwyczaj pełne małych ryb. Płotki, wzdręgi, czasami małe karasie lub półkleje to ryby, które żerują w tych samych miejscach co liny i konkurują z nimi o pokarm. Stwarzają tym samym duży problem wędkarzom, atakując i przechwytując przynęty. Szczególnie mniejsze przynęty pochodzenia zwierzęcego. Aby ominąć i zniechęcić małe ryby, musimy zwiększyć wielkość przynęt tak, aby nie mogły ich połknąć. Duża dendrobena, kukurydza lub kulka proteinowa są w takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem. Liny ze względu na środowisko, w jakim żyją, mają bardzo małe oczy, a przy poszukiwaniu pokarmu dużą większą rolę od nich spełniają zmysł węchu oraz smaku. Podczas chłodnych pół roku, kiedy woda jest bardzo czysta, wystarczy sama atrakcyjna przynęta. Jednak kiedy woda staje się mętna, warto przynęcie dodać zapachu i smaku, ułatwiając linom jej lokalizację. Idealnym rozwiązaniem do tego celu są różnego rodzaju spraye, którymi psikamy przynętę lub dipy, w których je zamaczamy. Niestety nie ma jednego super skutecznego smaku na lina i na każdą wodę trzeba znaleźć ten najskuteczniejszy. Warto szukać wśród zapachów owocowych. Mnie kilka razy sprawdziła się morwa, choć klasyki jak truskawka czy wanilia również są bardzo skuteczne. Wybierając przynętę na lina, nie powinniśmy zapominać o przyzwyczajeniach tej ryby. Jeśli w jego środowisku jest jakiś pokarm, który zna i je na co dzień, będzie to najprawdopodobniej bardzo skuteczna przynęta. Najlepszym przykładem są kulki proteinowe i pelet. W mojej ocenie są one niezbyt skuteczne na naturalnych, dzikich wodach, jednak na łowiskach komercyjnych czy zbiornikach o dużej presji karpiarzy liny je dobrze znają i pobierają bez wahania. Na podobnej zasadzie działają przynęty z naturalnego środowiska linów. Ślimaki, pijawki czy larwy owadów. Liny znają je doskonale i pobierają bez obawy. Niestety zazwyczaj są one bardzo trudno dostępne i ciężko je pozyskać. Nawet najbardziej atrakcyjna przynęta nie przyniesie nam pożądanego efektu, jeśli umieścimy ją w niewłaściwym miejscu. Wcześniej mówiłem już o przynętach utopionych w mule lub schowanych w zielsku. Przy łowieniu linów musimy dołożyć jak najwięcej uwagi, aby przynęta była widoczna i najlepiej umieścić ją 2 do 3 cm nad dnem. Nie jest to łatwe, ponieważ miękkie dno mocno utrudnia właściwe wygruntowanie i określenie głębokości. Jednak należy próbować, bo jest to bardzo istotna sprawa. Latem często liny zbierają pokarm z zanurzonej roślinności, dlatego próżno ich szukać na dnie. Warto wtedy zrobić mały grunt i szukać ich w pół wody, albo nawet tuż przy powierzchni, dokładnie tak samo jak łowi się ukleje czy wzdręgi. Liny to ostrożne i bardzo sprytne ryby, które bardzo trudno oszukać. Żerując w miękkim dnie, dużo lepiej niż inne ryby oceniają, czy przynęta zachowuje się naturalnie, czy nie. Przynęty obciążone zbyt dużym haczykiem spadają bardzo szybko i praktycznie nie mają u lina żadnych szans. Dlatego warto użyć lekkiego i małego haczyka. Pamiętajmy, że lin ma bardzo mięsisty pysk, z którego ciężko wyciągnąć haczyk nawet wypychaczem. To nie leszcze, które za sprawą delikatnego pyska potrafią spinać się jeden za drugim. Haczyk na lina powinien być jednak mocny i dopasowany do przynęty, z której powinno wystawać jedynie samo ostrze. Uwielbiam liny i mógłbym o nich mówić godzinami, jednak obawiam się, że to mogłoby Was uśpić, dlatego kończymy i zapraszamy na kolejne filmy na naszym kanale.
Zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Możecie zrobić to tutaj i teraz, klikając w kółko z moim zdjęciem w prawym górnym rogu. Klikając w kwadratowe zdjęcie w prawym dolnym rogu, przejdziecie do naszego sklepu internetowego Leszcz.eu. Zakupy w naszym sklepie są najlepszą formą wsparcia naszego kanału, za co z góry dziękuję.